Sytuacja nie jest całkowicie czytelna. Są miasta, w których targowiska funkcjonują i jest miejsce takie jak to, gdzie profilaktycznie handel wstrzymano. Zamknięcie tego dla producentów rolnych, dla ogrodników, dla sadowników, to uważam, że to duży błąd był ze strony władz miasta. Zwłaszcza, że w okolicy targowiska są pootwierane i minister rolnictwa wręcz namawia, żeby wytyczne daje, żeby targowiska otwarte były, żeby polskie produkty i żywność polską kupować, żebyśmy preferowali. No i to jest rozsądne podejście. Wędliny, warzywa czy owoce psują się kilogramami i bynajmniej nie z powodu wirusa, tylko zastoju na linii klient-sprzedawca. Producenci są załamani. Targowisko jest dosyć duże. Można rozstawić te stanowiska dosyć luźno, to co najmniej tam 3 metry, także zachować pewne odstępy osób kupujących. Także tu są lepsze możliwości kupowania dla ludzi niż w marketach. Gdyż ludzie jak nie kupią na rynku tych różnych warzyw, owoców, to oni będą musieli iść do sklepów i marketów. I wtedy się robi kłopot, większe możliwości zakażenia się tym wirusem. Bez żywności nie ma życia, to jasne jak słońce. Inni sprzedawcy innych produktów muszą wstrzymać obrót swoich towarów. Tyle dobrego, że na przykład odzież się nie przeterminuje. Co najwyżej wyjdzie z mody, ale to akurat teoria mocno na wyrost. Rozmowy w toku. Na tą chwilę nie mogę podjąć innej decyzji jak zamknięcie targowicy, gdyż są jasne wytyczne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Niemniej sytuacja nasza będzie powtórnie analizowana we wtorek. Mam nadzieję, że rząd, Główny Inspektorat Sanitarny w pewien sposób wskaże być może bardziej precyzyjnie, jak można do tego podejść tematu. Jeśli będzie taki to możliwe, na pewno otworzymy targowisko. Na chwilę obecną obowiązuje zamknięcie targowiska do odwołania. Producenci żywności są w kropce. Mają produkty, których nie mogą sprzedać, a które workami trafiają do kosza. To irracjonalne w ich ocenie. Z punktu widzenia klienta prawdopodobnie też.